Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Kochani, sprawa Legionów w Polsce. Gorąca sprawa. Mówiono o tym bardzo dużo. Ta sprawa miała swoich zwolenników, jak i przeciwników, ale no cóż, wygląda na to, że sprawa upadła z prostego powodu. Jeżeli chodzi o właśnie tworzenie ukraińskiego Legionu w Polsce, to jak mówi szef MON, nie uwierzycie. Totalna niespodzianka. Nie ma chętnych. No szok i niedowierzanie. No jestem po prostu... Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, ta sprawa, no oczywiście jeszcze zapewne jedna i druga strona, tak, no bracia, bracia, Ukraińcy oraz my tutaj w Polsce, rządzący pewnie, no mówią, że jeszcze sprawa całkiem nie uciekła, nie uciekła gdzieś tam, nie upadła. W każdym razie powiem wam, czego można się dowiedzieć, patrząc po artykułach, które ukazały się wczoraj. Ogólnie Polska, czy tam w sumie szef MON powiedział, że my nie odpowiadamy za rekrutację, ale liczba osób, która miała zgłosić się ze strony ukraińskiej, jest za mała. Tak właśnie w programie Tweet Wirtualnej Polski powiedział właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja rozumiem, że to było jakoś wyliczane, liczyli na jakąś grupę, mieli jakąś pewność, bo faktycznie pamiętacie, że z ogromną pewnością mówiło się o stworzeniu tych legionów, o tym, że my jesteśmy już całkowicie gotowi. No oczywiście wspominając o tym, że żołnierze ci pełne wyposażenie i w ogóle Wiktor, Pierunek i inne takie tam rzeczy plus sprzęt dostaną oczywiście od nas. Oni mają się tylko zgłosić, tylko po prostu pojawić, prawda? No wygląda na to, że dzieje się zupełnie inaczej. Cóż jeszcze innego możemy się dowiedzieć właśnie na mocy podpisanej przez premiera Donalda Tuska i prezydenta Wołodymyra Z. Umowy w Polsce miała powstać właśnie ukraińska jednostka wojskowa, tak zwany ukraiński legion w Polsce. Ten legion miał zostać przeszkolony, uzbrojony i przygotowany do walki w obronie Ukrainy, oczywiście na tych warunkach, o których mówiłem wcześniej, czyli wszystko od nas. Oni mieli tylko wejść i wyjechać. Za szkolenie odpowiadać miało Wojsko Polskie, natomiast za rekrutację odpowiadał Kijów. Jestem ciekawy, w jaki sposób Kijów miał pilotować rekrutację tutaj w Polsce. Łapać ich, jak to się robi na Ukrainie. Zresztą te łapanki to widać zresztą na filmach, że te łapanki są i w Rosji ponoć i na Ukrainie. Ciekawie to bardzo wygląda. Filmy to możecie znaleźć bardzo łatwo w necie. Wysiadają, wciągają do samochodu, a jak ktoś nie chce iść, to dostanie parę razy po pysku i zaraz jakoś wchodzi. Albo raczej go zaciągają. Nie będę wam tu teraz pokazywał tego, bo to możecie sami znaleźć, a ja oczywiście tu zaraz jakieś bany albo ograniczenia dostaję. Więc no cóż. No tak to właśnie wygląda. Ale jestem bardzo ciekawy, jak miało to odbywać się tutaj właśnie u nas, bo mówiono już, że będziemy łapali Ukraińców i inne takie rzeczy, że to będą robiły odpowiednie służby. To oczywiście się wszystko nie sprawdziło. Ja również podchodziłem do tego z ogromną, ogromną rezerwą. Niemniej jednak, jak padła ta informacja, pamiętacie to, ludzie rzucili się do paszportów i tak dalej. I kupa właśnie ludzi stąd pochodzenia ukraińskiego po prostu wyjechała. No cóż, oni też wiedzą, że to wszystko tak troszeczkę pachnie picem strasznym. Wiedzą, co się dzieje. Wielu z nich zresztą jeździło sobie na wakacje albo na jakieś święta z powrotem do siebie na Ukrainę, więc dlaczego teraz mają się pakować i jechać? No jestem bardzo ciekawy, jakie wyobrażenia były, jak to wszystko miało być zorganizowane, no bo jednak to chyba nie do końca zostało wyjaśnione, albo mnie coś po prostu ominęło. Faktem jest, że nie ma chętnych i chyba ten cały projekt upadnie. Szef MON w wywiadzie oczywiście zaznaczył, że Polska wyszkoliła już około 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy trafiali na front właśnie na Ukrainę.
Na tym jednak kończą się polskie zobowiązania, zaczynają ukraińskie i faktycznie przecież żołnierze w wojsku ukraińskim są już u nas szkoleni przecież od lat w różnych jednostkach na sprzęcie, a potem na tym sprzęcie, co się szkolili, na tym razem z tym sprzętem wyjeżdżali. W pewnym momencie tego sprzętu zaczynało brakować. Jak wspomniał Kosiniak-Kamysz, nie odpowiadamy za rekrutację. Liczba osób, która miała się zgłosić ze strony ukraińskiej, jest jednak za mała. Te deklaracje na początku były bardzo wysokie. Bardzo ciekawe, prawda? Były tak wysokie, że rozważało się, że może być sformowana nawet jeszcze jedna brygada. To jest jednak kilka tysięcy osób. Tak jednak się nie stało, jak powiedział Kosiniak-Kamysz. Jestem ciekawy, jak oni to obliczali. Wiecie może, jak to zostało obliczane? Że jedna brygada, druga brygada, że będą takie, że tylu chętnych będzie. No nie wiem, może trzeba było po prostu, no był okres letni, teraz już tak może nie i będzie troszkę ciężej tych ludzi zachęcić, ale może trzeba było wyjść właśnie z jakąś zachętą, czyli na przykład odwiedzać wszystkie te urocze zakątki, jeziora, rynki na pewno największych miast. I chodzić od stolika do stolika, na przykład, i proponować im, no bo tych Ukraińców jest bardzo dużo w naszym kraju, i proponować im, że może by jednak chcieli wyjechać. Kto to tam przedstawiał taki, pamiętam, jeden Ator chyba, znacie Atora, prawda? Wideo prezentacja, o ile się nie mylę, jest kanał o bardzo wielkich zasięgach, który po prostu stanął tam ze swoim, nagrywał po prostu w jakimś parku czy coś takiego i mówisz, że panie Załański, tutaj można sformować naprawdę duży pododdział żołnierzy, całą jednostkę prawdopodobnie. Nie wiem, czy dokładnie tak słowa, ale w każdym powiedział, że tutaj ich jest bardzo dużo, tu oni są, nie trzeba ich szukać. Oni są tutaj już w Polsce. Może trzeba było właśnie iść i podejść od stolika do stolika, od grilla do grilla i po prostu im powiedzieć, że mają taką możliwość. Może oni nie wiedzieli. Ja nie wiem, ale z jednej strony, wiecie, tam pół żartem, pół serio, ale z jednej strony nie dziwię się. No, ostatnio podróżowałem dosyć sporo, no właśnie jeżeli chodzi o ten okres letni. Odwiedziłem kilka krajów tutaj właśnie w Europie, między innymi Węgry, Słowację czy Chorwację. No i w Chorwacji na przykład zauważyłem, mówiłem o tym w niektórych z odcinków, jednym czy drugim, że właśnie w Chorwacji spotkałem się z całymi rodzinami właśnie ukraińskimi, znaczy ja z nimi tam nie rozmawiałem, tylko po prostu widziałem, co się dzieje, gdzieś tam byli w mojej bliskiej przestrzeni i doskonale się bawili, niczego im nie brakowało, fajne furki, elegancko, ładnie, pięknie, uwierzcie mi, czy chcecie, czy nie chcecie, ale dogadywali się wszyscy ze sobą, Ukrainiec z Rosjaninem również, tak naprawdę. Zawsze miejmy gdzieś to w tyle głowy, że jeżeli chodzi o wojnę, to wojny wywołują politycy. Oni potem sobie siedzą przy tych stołach i sobie rozmawiają. Nie biją się, oni nigdy, oni rozpoczną tą wojnę. Na pewno ją przeżyją, a potem usiądą do rozmów pokojowych. A walczyć będą ludzie tacy jak ja, jak ty, jak ty, jak ty, jak ty. Ludzie, którzy się w ogóle nie znają. Tak to właśnie wygląda. Kiedyś ktoś powiedział mądre słowa i warto o nich pamiętać, że kiedyś ogłoszą wojnę, ale nikt na nią nie przyjdzie. Tak to wygląda, nie? Wiecie, kto to powiedział, nie? Pewna pani. I te słowa lecą i lecą. No, tak więc ci Ukraińcy, wszystkich, których ja widziałem ich przez ostatnie miesiące sporo poza granicami kraju, powiem wam szczerze, mają się dobrze i nigdzie się nie wybierają. Nigdzie się nie wybierają, a chyba taką osobę, która by przyszła, żeby, no, tworzymy legion w Polsce, jeden, drugi, brygadę, jedną, drugą brygadę, chodź, przyjdź, walcz za swój kraj, im się nie chce. Im się po prostu nie chce. Oni wolą brać sobie zasiłki, a na Ukrainę to mogą pojechać, ale na wakacje, jak do tej pory, albo na ferie.
Nie? Zresztą my możemy do nich dołączać. Słuchajcie, nie, tylko przypominam, że jeżeli każdy z Was może to w tej chwili sprawdzić, możecie sobie wejść na booking.com bądź na Home to Go, na przykład taka strona, i możecie sobie wynająć w bardzo tanich pieniążkach wycieczkę, wakacje właśnie na Ukrainie, jeżeli chcecie. Naprawdę. To jest śmiało. Ostatnio zacząłem oglądać właśnie programy podróżnicze. Trafiłem na pewną parkę, która podróżuje kamperem po całym praktycznie świecie. Teraz lecieli z Rumunii, Bułgarii, no i postanowili, że będą, że wjadą na Ukrainę. Jest cały przejazd kamperem przez granicę, jak ich opowiadają, co po drodze się wszystko działo. Z granicy też oczywiście są filmy. Potem jest ich pobyt na Ukrainie, bo pojawił się ten film 3 dni temu, więc na koniec właśnie miesiąca. I tam były pokazane, jak żyje miasto, czy są jakieś ograniczenia. W każdym razie oni sobie zwiedzali, pili piwko, zjedli pyszny obiad, to wszystko w śmiesznych pieniążkach. I pojechali na Słowację bez żadnych problemów. Jedynym utrudnieniem na Ukrainie, wiecie co było? Przejechanie granicy. Nie na Ukrainę, tylko z Ukrainy właśnie do Unii Europejskiej, bo trzepali ich 3 godziny i nie było żadnego problemu. Ciekawe, nie? Ciekawe. I takich filmów jest więcej. Powiem wam szczerze, gdybym miał czas i pieniądze na to, to sam bym chyba pojechał na tą Ukrainę, żeby to wszystko zrelacjonować. No, na razie bazuję na tym, co możemy my wszyscy znaleźć w internecie. Po prostu filmy innych podróżników. No i co? No i strony. Zachęcam do zerknięcia na strony. No cóż, tak więc jestem w szoku. Dlaczego oni się nie chcieli zgłosić do Legionu i iść walczyć? No cóż, Ukraińcy to są mądrzy ludzie, wielu z nich. W moim otoczeniu tutaj, chociażby w mojej mieścinie, kochani, w której ja mieszkam, w okolicach Koszalina, jest wielu Ukraińców, naprawdę jest ich sporo i są już tam od lat. Wcześniej już byli. Przepraszam, coś mnie swędzi. I to są naprawdę świetni ludzie. U niektórych nawet już nie słychać, że mówią z ukraińskim akcentem. Trzeba się przysłuchać. Tak fantastycznie mówią po polsku. Są częścią społeczności, pracują, odprowadzają podatki. Asymilacja pełna. I również od nich słyszałem, jak bardzo się wstydzą właśnie wszystkich tych, którzy przyjechali i psują im tą opinię. To są mądrzy, inteligentni ludzie w wielu przypadkach. Reprezentują dużo wyższy poziom niż ci, którzy teraz ostatnimi czasy, przez ostatnie powiedzmy 2 lata przyjeżdżali. Tak to wygląda. I oni potrafią myśleć. I żaden z nich, nawet przez chwilę, jestem o tym głęboko przekonany, nie pomyślał o żadnym Legionie. Ja mam tylko nadzieję, że Polacy tam się nie zgłaszali. A różnie mogło być, bo filmiki ostatnimi czasy również właśnie krążyły. Niby strefa właśnie jak gdzieś tam. Ludzie porozbijani, auta rozstrzelane, dziur pełno. Tylko mundury oczywiście ukraińskie, tylko jakby tak polskiego języka strasznie dużo. No strasznie łaciną rzucali, że oberwali tam jeden z drugim. No ale cóż, tego również wam tu nie można pokazać, można to znaleźć w sieci. Także widzicie, no jestem bardzo ciekawy, czy ten temat upadnie, czy nie upadnie. Zobaczymy. Tyle, taka informacja gruchnęła, bo postanowiłem się z wami tym podzielić, bo sporo się o tym pisze, także tak. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Czy ten temat jeszcze ruszy, czy nie ruszy, czy będą te legiony w Polsce, czy nie. My w każdym razie jesteśmy gotowi do szkolenia, do oddania wszystkiego, do zapewnienia im umundurowania, wyposażenia, sprzętu i tak dalej, czyli w tej kwestii nic się
nie zmieniło. I to tyle. Także dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, kliknij subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć rozwój tego kanału, właśnie był i słyszę takie jakieś tam ciekawostki, ale nie tylko takie, również inne, to co się ogólnie dzieje z betoniarną w służbach mundurowych, to zapraszam serdecznie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, to możliwości właśnie wsparcia kanału, w jaki sposób i tak dalej, znajdziecie w opisie pod filmem. Tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, kłaniam się nisko, do następnego. Cześć.